Dobra, bo się zapłakałem. To już tak zaraz powiem. Oj. Oj, to... Nie chciałam ci tego robić. Dobra, utylizujemy tą cebulę. Łzy wzruszenia. Kiedy pytałaś mnie o boczek, to po prostu wtedy musiałem się popłakać. Nareszcie on w tej kuchni roślinnej. Chlip, chlip. Hej, witajcie. Z tej strony Maciej. Jestem pod Poznaniem w kuchni Lidla. Dzisiaj będziemy nagrywać wraz z Kingą Paruzel przygotowanie tradycyjnie wielkopolskich pyr z gzikiem. Będą dwie wersje. Jest dużo pyrek tutaj w okolicy. Mam nadzieję, że nie będę musiał ich wszystkich obierać. Damy radę. Cześć, witajcie w odcinku, w którym poznacie wyjątkowego gościa. Osobę, która skosztowała bardzo wiele potraw i dzisiaj nam o tym opowie. Maciej! Cześć, hej. Przygotujemy dzisiaj specjalną potrawę, którą bardzo ponoć lubisz. Będą to pyry z gzikiem. Bardzo lubię, tak, owszem. Ale żeby było ciekawiej, będą na dwa sposoby. Mhm. Będą to pyry z gzikiem, wersji klasycznej i wersji wegańskiej. O proszę. Ty lubisz kuchnię roślinną? Lubię, lubię, choć jestem bardziej znany z tego, że lubię mięsne rzeczy. Aczkolwiek no, roślina w ostatnim czasie bardzo, bardzo mi posmakowała. Jestem ciekawy, jak zastąpimy gzik w wersji wegańskiej przede wszystkim. Wszystko przed nami. Zaczniemy od przygotowania klasycznej wersji, czyli twaróg, śmietana i dodatki. A ja zadam ci pytanie, skąd ta pasja do odkrywania pysznych miejsc? Od dziecka w zasadzie. Jest nawet takie zdjęcie, które czasem przypominam w internecie, zrobione jak miałem lat 6 lub 7, w którym trzymam w dwóch rękach jedzenie. Obok leży takie jabłko nieruszone. I jakby no, od dziecka bardzo zawsze lubiłem jeść. I w pewnym momencie mojego życia stało się to moim... No już nie tylko pasją, ale też pracą. Na początku studiów, a w zasadzie jeszcze gdzieś w liceum, założyłem takiego bloga, bo ja w ogóle zawsze miałem dużo blogów jakichś w internecie na różne tematy, aż w końcu stwierdziłem, że ja tak bardzo lubię jeść, no to może coś o tym jedzeniu. Na początku to było ze sklepu, bo były mniejsze budżety na prowadzenie tego, a później, jak już te budżety były większe, no to zacząłem chodzić po restauracjach różnego rodzaju. To mnie bardzo ciekawi, skąd taka młoda osoba miała kasę na to, żeby chodzić po różnych miejscach. Na początku to były raczej bistro bary plus street food, który wtedy zaczął wchodzić, bo to był 2012 rok gdzieś, nie? Więc to było tańsze. Plus, no ja zawsze mówię, że to jest kwestia priorytetów, bo ja to traktowałem jako rozrywkę, no czyli wydając na taką rozrywkę, nie wydaję na inną, tak? Czyli czasem trzeba było sobie, nie wiem, odmówić wyjścia na imprezę, żeby móc zjeść coś dobrego. Czy masz takie miejsca, do których chętnie wracasz? Jest wiele miejsc na świecie, do których bym wrócił. Tak, i to jest cudowne, bo ja widziałam na twoim profilu, że właśnie pokazujesz całą kulę ziemską, gdzie tak dobrze zjeść. Jeszcze na wszystkich kontynentach nie byłem, ale to wiele przede mną, myślę. Głównie Europę zwiedziłem, co by nie mówić. W zeszłym roku byliśmy w Stanach, to też dużo pojadłem. Co najbardziej ci w życiu smakowało? Taka rzecz, którą po prostu taki umami twoje. Pierogi mojej babci, ale to mojej babci koniecznie, bo już takie zjedzone gdzieś indziej nie smakują tak samo. I zawsze mam taką skalę porównawczą. Generalnie nie jestem jakoś bardzo radykalny w swoich ocenach, bo też jem dużo rzeczy, które jem po raz pierwszy w życiu. Za to, jeśli chodzi o pierogi, zwłaszcza pierogi ruskie, to jestem bardzo cięty i dla mnie tym ideałem są pierogi babci. Myśl sobie tutaj gadu-gadu, a ziemniaki trzeba poznać. Ziemniaki trzeba wstawić. Gotowałeś kiedyś ziemniaki? No, zdarzyło się parę razy. Wodę mocno osoliłam, bo ziemniaki lubią sól. I teraz gotujemy ziemniaki. A ciebie proszę o wykończenie gziku, czyli posiekanie szczypiorku. I doprawienie solą i pieprzem. Zobaczymy, co smakuje Maciejowi. Cały mam ściąć? Jak uważasz? Dobra, ja już dobra przygotowuję kolejne i pójdę jeszcze po boczek. O, boczek. Najgorsze danie, jakie jadłeś, pamiętasz? Najgorsze? Ja najbardziej nie lubię jakichś rozczarowań, kiedy nastawiam się na coś fajnego. I niestety miałem dużo takich rozczarowań właśnie w Nowym Jorku, w Stanach. Na przykład, no, jeśli chodzi o pizzę w Nowym Jorku, nie mówię, że zawsze trafiłem źle, czy to była koszmarna pizza, ale zawsze było to poniżej oczekiwań i uważam, że na przykład właśnie w Poznaniu czy w Warszawie jest dużo więcej lepszych pizzerii niż w Nowym Jorku. Albo lody amerykańskie. Do dziś wspominam źle w większości przypadków. Tyle cukru tam dają, że to jest szok.
i jakby, no chyba wolę zjeść coś, co od razu wiem, że będzie niedobre i mieć już to nastawienie, że to będzie raczej niedobre, niż myśleć, że coś będzie super, a jednak okazuje się odwrotnie. Byś miał doradzić nam, jak szukać dobrych miejsc. Zawsze uważam, że najlepiej po prostu sobie znaleźć taką osobę, której gusta są zbieżne z naszymi. Chcę wam przypomnieć, że całą dokładną listę składników znajdziecie w opisie filmu poniżej. No, jestem bardzo ciekawy, co tutaj robisz. To jakieś nieznane mi rzeczy widzę. Po prostu tofu musimy zamarynować ogromną ilością czosnku, soku z cytryny. Musimy sprawić, żeby było jak najbardziej podobne do oryginału. Mhm. Tofu przychodzi smakami, także jestem pewien, że będzie spoko. I tak samo dodajemy do tego posiekaną czerwoną cebulę, szczypiorek i przyprawy. Zaraz zajmiemy się przygotowaniem wegańskiego bekonu. I wegański tutaj będzie szaleństwo. Składniki mojej marynaty to sos sojowy, syrop klonowy, oliwa i sok z cytryny. Lubisz boczek bardziej przypalony? Tak, tak. Taki im bardziej chrupki, tym lepszy mniej więcej. Dobra. Teraz na ten papier przełożę boczek, bo to zagwarantuje mi, że papier wchłonie cały tłuszcz, a boczek będzie chrupki. Najlepiej. No. Piękne widoki. Poproszę cię o posiekanie szczypiorku. Dobra. Ja doprawię to sporą ilością soli i pieprzu. Czy ty się zapowiadasz w restauracjach? Nie, no, raczej nie. No, czasem jest faktycznie tak, że rezerwuję stolik. Chociaż... I oni wiedzą, tak, to ten Maciej przychodzi. Parę razy używałem innego nazwiska. Specjalnie, kiedy miałem jakieś podejrzenie, że coś tam mogą przewidzieć. Tak, mają plus taki, że mogą mnie rozpoznać, tak? Jakby... A rozpoznają cię? No, rozpoznają mnie. W Polsce mnie rozpoznają, zwłaszcza w Poznaniu, gdzie długo działałem, i w Warszawie, gdzie działam teraz, ale w zasadzie to w wielu, wielu polskich miastach się to zdarza. Oczywiście no, nie zapowiadam się, więc nagle nie będą mieć lepszego mięsa i lepszych składników. No ale mogą być, nie wiem, kelnerzy milsi na przykład. Czy ja to muszę teraz wymieszać? Prosiłabym. Tofu lekko rozgnieć widelcem, tak aby przypominało... Okej, czyli rozgniatamy. Super. Ja szybko powiem, jak przygotowuję mój wegański bekon z bakłażana. Pokroiłam go bardzo cienko i opuszyłam solą, aby ściągnąć z niego goryczkę. I teraz odcisnę płyn, który powstał, tutaj, takie kropelki, i będę taplać bakłażana właśnie w tej marynacie, a następnie smażyć jak bekon. Super. Mieszkałeś w Poznaniu, teraz mieszkasz w Warszawie. Uh-huh. Które miejsce kulinarnie jest lepsze? Dla mnie, jako dla osoby, która prowadzi kanał na YouTubie o jedzeniu na mieście, no to Warszawa jest jakby lepszym rynkiem, gdyż jest po prostu większym rynkiem i bardziej różnorodnym. Niemniej w Poznaniu też można bardzo dobrze zjeść i bardzo smacznie zjeść. A jak wygląda twój dzień? Wstaję i mówię, dobra, idę na śniadanie do tej knajpeczki, lunch sobie zjem w tej knajpeczce, no dobra, coś słodkiego w tej cukierni. Są takie dni, są tak, takie dni, naprawdę nie wierzę. Bo czasem robimy sobie taki challenge, że nagrywamy od rana do wieczora takiego daily vloga po prostu. Czasem bez tematu, czasem z jakimś tematem przewodnim. I wtedy tak te moje dni wyglądają, aczkolwiek w skali miesiąca to jest kilka dni może w ciągu miesiąca, tak? Jeśli miałbym powiedzieć, jak wygląda mój typowy dzień, no to za bardzo nie mogę, bo nie ma typowego dnia. I też dużo podróżujemy, więc przez to w podróżach raczej jemy na mieście oczywiście, no ale jakby ciężko to ze sobą porównać. Ale jest tak, że dziennie zjesz coś na mieście? Nie, nie, nie. Są takie dni, że siedzimy w domu, ja wtedy montuję filmy. Włączam kuchnię Lidla i mówię, zrobię sobie pryzgniki. Może tak być, może tak być. Kosztuj klasycznej wersji, ja wiem, że nad tą będę musiała popracować. Klasyczna jest super. Tak? Tak. Czekaj, tu jeszcze muszę trochę doprawić, ale ci powiem. To dobrze wygląda. Ja to zawsze tak podjadam w ogóle, jak gotuję. Czego byś dodał? Czego bym dodał? Soku z cytryny. Chyba tak, no. A też fajne. Też, podobne, prawda? No. No i teraz smażymy nasz bekon z bakłażana. Dodałam tutaj też słodką wędzoną paprykę. Ona daje taki mięsny posmak. Tak, tak, tak. Tak jak kojarzę wszystkie te przepisy wegańskie, które chcą właśnie coś imitować, to często się dodaje. Mój bekon trafia również na ręcznik i on po chwili stanie się sztywny. A wiecie, jak pachnie pięknie? Możemy go też przygotować w piekarniku.
Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie smakowało, bo pachnie super i czuć i ten syrop klonowy i sos sojowy. Mamy to. Ja muszę się przyznać, że mi najlepiej doradzają moi obserwatorzy. To jest naprawdę miejsca, które dzięki nim odwiedziłam, smakowały najlepiej. Ja też zazwyczaj korzystam z ich rekomendacji. Zawsze jakby od tego wychodzę, że piszę na fanpage'u czy gdzieś indziej, co polecacie w miejscu, tutaj miasto takie i takie. I zazwyczaj polecają bardzo fajnie, choć w przypadku polskich miast często polecają mi miejsca, w których na przykład byli i im nie smakowało, i żebym sprawdził, czy faktycznie jest tam tak źle, jak oni uważają. Maciej daje drugą szansę? Kiedy odwiedzamy jakieś miejsce bardzo mocno polecane i nam nie smakuje, no to wtedy się zastanawiamy dlaczego i czasem faktycznie wracamy. Ale jakby no, nie ma takiego parcia, żeby koniecznie wrócić do każdego miejsca, żeby sprawdzić. Żeby je sprawdzić, żeby potwierdzić, że jest słabe. Widzę. A koperta. To taki nasz zwyczaj tutaj. Cóż to będzie? O, Maciej, mieszkałeś trochę w Poznaniu. Zobaczymy, czy jeszcze pamiętasz kulinarne słowa z gwary. Słowa do odgadnięcia. O, ja sama nie wiem, więc jestem bardzo ciekawa, bo ja pochodzę ze Śląska. Pierwsze słowo to plyndze. Plyndze, jak pieniądze. Trochę tak, ale plyndze to są, z tego co pamiętam, placki ziemniaczane. Co ciekawe, w Poznaniu często je się placki ziemniaczane na słodko. To jest ponoć niespotykane. Nie, ale tak, mój dziadek pochodzi z Poznania, więc my też jemy, ja też jem placki z cukrem. Ja też w swoim rodzinnym mieście, które jest wielkopolskie tylko z nazwy, jadłem placki ziemniaczane na słodko przede wszystkim. Kolejna rzecz, kolejne słowo, szagówki. Szagówki, jak łamigłówki. To jest od na szagę. Nie wiem, czy wiesz, co to znaczy na szagę. Czyli na przykład przechodzić po skosie. Aha. Przez ulicę na szagę się mówi. A szagówki to jest od krojenia właśnie na skos, czyli to są kopytka. A, super! Mhm. Z kolejnym słowem będę mieć problem. Bo to jest rumpuć. Rumpuć, to może wymyślmy coś razem. Wydaje mi się, że raczej, tak jak coś kojarzy, to jest chyba jakaś zupa. Z rumu. No właśnie, fajnie by było, ale chyba nie w Poznaniu. Nie mam pojęcia, czym jest rumpuć. Sprawdzimy. Sprawdzimy? Zaraz sprawdzimy. Dobrze. Ostatnie jest bardzo fajne, lubię to słowo, sznyka z glancem. To chyba, ja tak się domyślam, że to będzie kromka chleba z czymś, ze smalcem. Nie. Nie? Nie. Kromka to jest po... Sznitka. Sznytka. Sznytka? Sznytka chyba, tak. A kromka to jest piętka. Tak, wy macie tak, to tak. Zupełnie inaczej. A sznyka z glancem, sznyka to jest drożdżówka, a z glancem, czyli z lukrem. A, to moje tak. Klimaty i Pawełka. Tak, za to rumpuć? Rumpuć. Gęsta zupa jarzynowa. A czyli dobrze głosy myślałem z tą głosy zupą. Głosy z nieba mówią, że to jest gęsta zupa jarzynowa. Tak, a tu byłem blisko, mówiłem, że zupa. Tak. Tylko nie wiedziałem jaka. Ja myślałem bardziej, że to jest coś w stylu... faktycznie myślałem, że gęsta, ale że jakaś taka mięsna raczej. Pięknie, mamy to. Jak najbardziej lubisz jeść pyry z gzikiem? No, pyrkę ziemniaka trzeba przekroić, moim zdaniem. O, pokaż na wszystko. Na pół. Tak robię ja. Mhm. Tak na pół. O. Najfajniej w sumie, kiedy bzik jest wszędzie, generalnie, również na ziemniakach. No to proszę, to będzie twój talerz. A ja się zajmę wegańskim gzikiem. Nigdy nie byłem dobry w strojeniu talerza. Ale to patrz, jak to apetycznie wygląda. To teraz... Najważniejsza część. Tak. I u mnie i u ciebie. U mnie bekon. Boczuś. Z bakłażana. Obficie widzę. No, ja lubię boczek generalnie. Siłą rzeczy... Troszkę go tutaj musi być. Ta-da. Taka wersja mini. Piękne. Degustacyjna. Pokażmy naszym obserwatorom. Klasyczna. Wrócę. I wege. Ja jeszcze na sam koniec całość skropię olejem lnianym. To fantastycznie pasuje. Twoje też? Lubisz? Lubię. No to on da taki jeszcze lekko orzechowy posmak. Słuchaj, tradycją u nas w kuchni Lidla jest pamiątkowe zdjęcie. No to trzeba zrobić. No, trzeba zrobić. Aparacik, aparacik. I na sam koniec mam do was pytanie. Napiszcie w komentarzu, jakie inne potrawy tradycyjne lub regionalne mamy dla was przygotować w zupełnie nowej wersji. Teraz chciałam tobie podziękować. Jesteś niesamowitą inspiracją. Będę zaglądać w twoje miejsca w sieci, aby sprawdzić, gdzie dobrze zjeść. Dziękuję ci za przybycie do naszej kuchni.
Ja dziękuję za zaproszenie i pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał. Łapki w górę pod tym filmem, poprosimy jak najwięcej komentarzy też. Dzięki wielkie. Dziękujemy. Na razie. Pa.